Byliście kiedyś nad morzem i spotkaliście taki automat, gdzie rzucało się 5 zł i wylatywała wam taka kulka z klockami i się cieszyliście, że kupiliście klocki za 5 zł, ale potem jak otwarliście te klocki za 5 zł, to stwierdziliście, że to najgorzej wydane 5 zł ever? WTF! 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 Bo ja tak miałem. Cześć! Witam was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś, co prawda, nie jest jajo, które kupiłem sobie sam, a jajo, które dostałem na urodziny swojego kanału. Absolutnie nie spotkałem się jeszcze, by kiedykolwiek którekolwiek z tych jaj nadmorskich było dobre. Czy w ogóle to jajo nadmorskie? W sumie też nie mam pewności, bo jakbym dostałem to w prezencie, nie kupiłem sam, natomiast tylko takie automaty z takimi rzeczami widziałem nad morzem. I tutaj nie tylko spotykamy duże kłamstwo 8 in 1, na przykład, no bo tu w życiu nie mamy 8 modeli, zacznijmy od tego, a i często bardzo mamy inne modele w stosunku do tego, co mamy prezentowane na tym dużym dystrybutorze, w stosunku do tego, co mamy w środku. Troszkę jedynie mnie to, że jest to firma PRCK, która w teorii nie jest złym klockiem. No ale tak jak mówię, nie wierzę w te jaja, kosmiczne jaja, nadmorskie jaja, można by rzec. Gdzie tu jest coś do otwierania? Kurczę, nie spodziewałem się tak ciężko być otworzyć. Dlaczego bym kupił to sobie na plaży i chciał sobie od razu na plaży? Otworzyć te klocki nie mógłbym, bo co? Bo nie mam nożyczek na plaży, bo kto normalnie bierze nożyczki na plaży, ja się pytam. Nikt, bo gorące kolby kukurydzy kupuje się, przecież nie trzeba ich otwierać nożyczkami, nie? Dobra, moi drodzy, otwieramy sobie i zobaczymy, co będzie w środeczku. No, w sensie jajo jakby porządna, jakość porządna, nie powiem. Nawet jak otwieramy, czuć tutaj porządną jakość. Nie spodziewałem się, że instrukcja będzie jakkolwiek w jakimś sensownym stanie, no bo w normalnych kartonowych opakowaniach nie jest, a co dopiero tu. Całe 8.1 i 8.1 ukazuje nam się, gdy otwieramy i widzimy, tak naprawdę mamy tu tylko fragment wielkiego smoka do złączenia, a tutaj tak naprawdę mamy takiego mikrosmoka i najbardziej interesuje mnie ta postać, która po prostu na folii wyglądała tragicznie. Aczkolwiek troszkę plusik, że nie zostaliśmy okłamani na, wiecie, na opakowaniu, że nie prezentowano nam, że wygląda tak oryginalne Ninjago, tylko już na opakowaniu wyglądało to po prostu źle. Po prostu źle, więc kurde, fajnie, że nie ma kłamstwa. No i nie spodziewałem się, że wygląda to lepiej, ale powiem wam szczerze, natomiast spójrzcie, jakość na druku nawet daje radę, kurde, oczywiście poza tą twarzą i tym rozstawem oczu, jakże śmiesznym, na tyle też nic nie ma. Jedna ręka chodzi bardzo ciężka, w sumie obydwie chodzą bardzo ciężko, no to poniekąd plusik, tak, bo mogła jedna latać luźno, druga chodzi ciężko, a tu proszę, sprawiedliwość, obydwie chodzą ciężko. Głowa nawet chodzi ciężko, żeby ją zdjąć. Mamy tutaj pancerz i faktycznie nie szkoda nam pierwszy raz, albo jeden z nielicznych razów nam nie szkoda, że zasłaniamy plecy, no bo tam też, mówię, nic nie ma. I moment, na który wszyscy czekaliśmy, no bo ta figurka, jeszcze spójrzcie, jak to wystaje tutaj mocno, ale czemu tak? Czemu tak? Czemu służy ten tutaj wystający? No nie rozumiem decyzji i uwaga, najlepsze! Co to jest? To oczywiście ma być coś na kształt chyba tych szczurów z serii Ninjago, a wyszło coś mega, mega śmiesznego. Przy okazji spójrzcie, jak ten nadruk tu źle wygląda, no bo żeby tam jeszcze była cała czerwień i te oczy spoko, to jeszcze bym rozumiał, ale spójrzcie, one sięgają ledwo do połowy tutaj tego systemu. Patrzę, czy tutaj czegoś jeszcze nie zapomniałem, ale nie. Bo zakładałem, że może coś tam jeszcze miało być faktycznie i jakby ta maska miała być niżej, ale nie miało tak nic być, nic się takiego tam nie miało wydarzyć kompletnie, także niestety to tak wygląda. Nawet, kurczę, właśnie może to bez tego byłoby dobrze. Czekajcie, ja mam pewien domysł. Mam pewien domysł, bo tak jak mówiłem, żeby to podważyć, oczywiście teraz tego nie zdejmę. Moje pierwsze spotkanie tak off the topic z PRCK nie było takie złe, wręcz przeciwnie, właśnie uznajemy za fajne klocki. I spójrzcie, moi drodzy, co tutaj się dzieje. Tak, to tak wygląda, jak ma wyglądać, niestety tylko w wersji, jeżeli on nie ma tego na sobie. Mamy tu zdecydowanie do czynienia z ogromnym błędem konstrukcyjnym. Ogromnym błędem konstrukcyjnym. To wygląda to trochę lepiej, ale te oczy takie czerwone, no... Ja rozumiem, że jakby zobaczył, jak się produkuje klocki w Chinach i teraz nie może spać od 3 tygodni. Oj, współczutki typie. Zobaczmy jednak, jak wygląda sam zestaw tego. Dajcie mi sekundę, ja sobie już go konstruuję na Spuitbuldzie.
No i gotowy konstrukt prezentuje się w taki oto sposób i każdy, kto kupił tą zabawkę, licząc, że pobawi się tutaj fajnym smokiem, chyba teraz, no właśnie, sam zionął ogniem ze złości, jak i każdy, kto kupił tą zabawkę i jakby, kurczę, tutaj liczył, tak jak mówię, no po prostu na zabawkę niedobrą. Co to przypomina? No nie wiem, no w sensie niby są skrzydła, ogon, ale ja rozumiem, że jakby tutaj twórcy dążą do tego, by namówić nas do tego, byśmy kupili wszystkie 8. No właśnie, żeby trafić jeszcze wszystkie 8, nie wiem, jakie trzeba by mieć szczęście, natomiast nawet gdyby wydać 30 zł, trafić wszystkie 8, 40 zł, 5 razy 8, 40 zł, trafić wszystkie 8 za pierwszym strzałem, nie wiem jakim cudem, to po prostu nie jest zbyt dobre. Ten element nam tutaj jeszcze lata, nawet odpada. Zacznijmy od tego, że jakby twórcy za nic sobie mają kolory, bo widzimy tutaj wszędzie raczej, to wygląda na kolor niebieski, jak widzimy mamy tu mix granatowego i niebieskiego, to jeszcze pal licho. Natomiast faktycznie mówię, konstrukcja ta nie przypomina niczego, mnie absolutnie nie namawia do tego, bym kupił pozostałe 7, tym bardziej, tak jak mówię, losujemy je. Nawet gdybyśmy mieli tu jakieś jajo do dyspozycji, że możemy spojrzeć, co mamy w środku, jakimś cudem wiedzieć, co mamy w środku, no to jakby kompletnie raczej odpada dla mnie opcja, żebym po prostu chciał wszystkie tego typu zestawy, bo i po co? Bo i nie widzę sensu. Spójrzcie, figurka tutaj może jedynie tak stać, bo i nie ma gdzie usiąść. Nie jest to ani fajne, ani funkcjonalne i naprawdę to jest po prostu brzydkie. Mówię tu głównie o konstrukcji. Figurka też za specjalna nie jest, chociaż z tymi nadrukami jestem w stanie sobie wyobrazić, że no mogłaby na półce robić ładną ozdobę. Gorzej z tą głową, tym bardziej, że niestety tutaj właśnie to na mnie wchodzi. No jakby ktoś chciał, ktoś się postarał, ktoś nawet grafika zatrudnił, żeby narysować to ładnie. Niestety już tutaj wykonanie trochę kuleje. Chociaż nie powiem na obronę tych klocków, powiem tylko tyle, że budowało je się całkiem przyjemnie. Czyli tak jak tamte kiedyś pierwsze PRCK, po prostu palce nie bolą, buduje się to spoko i może Lego to nie jest, ale to nie są też te klocki, że nas potem będą bolały palce i się zniechęci tutaj zdecydowanie do tej firmy. Natomiast spójrzmy jeszcze tutaj, no tak potargałem to brzydko, ale tak za drutu nie widać. Czy to się różni wersją kolorystyczną? Ciężko mi tutaj stwierdzić, natomiast na pewno mamy zakłamanie pod tą postacią, że on ma tutaj i miecze, i hełm, i to wszystko hula. No nie hula, moi drodzy. Także PRCK klockami jako takimi do zabawy są ok. Tutaj ten nadruk jest dobry, jakość wykonania figurki, no ręce chodzą trochę zbyt ciężko, natomiast tutaj wszystkie klocki chodzą ok. Oczywiście one gdzieś tam się oderwą, ale nie jest to takie oderwanie, że wiecie, lekko trpniemy, akurat zły przykład, i odpadają. W miarę się trzymają, buduje się przyjemnie, klocek nie jest zły, ale zdecydowanie złym jakby pomysłem jest kupienie sobie tego jaja za 5 zł. Zresztą jak i chyba wszystkich tych jaj we wszystkich tych automatach, tam jeszcze nigdy na nic dobrego się nie natknęliśmy. Niebawem będę nad polskim morzem, jeżeli będę okazję, to oczywiście trochę takich jaj kupię, żeby było się z czego nabijać, bo z tego nabijać się można. Także PRCK złe nie są, ale jaja złe już tak. Dziękuję, że tutaj dzisiaj byliście. Jeżeli będziecie nad morzem, raczej przestrzegać, chyba że macie 5 zł tak do wywalenia do kosza, to kupcie sobie z ciekawości, ale nie kupujcie tych klocków, jeżeli liczycie na naprawdę dobrą zabawę czy jakieś piękne minifigurki, bo po prostu jeszcze w mojej historii prywatnej się z takim czymś w automatach za 5 zł nie spotkałem. Spotkałem się natomiast tutaj z wami, mam nadzieję, że spotykać się będziemy zdecydowanie częściej na tym kanale, dlatego zostawcie subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie, no i wpadajcie tu możliwie jak najczęściej. Dzięki, że byliście. Bye!